Dzień dobry, kochani na kanale Karty na Miłość. Chciałabym Wam dać dzisiaj czytanie do wyboru, co powinniście zrobić w danej sytuacji. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że wiele z Was do mnie się zwraca, co mam zrobić. Kochani, nikt w nas nie wejdzie. Nikt w nas, za nas nie podejmie decyzji. Decyzja należy do Was, ale jeżeli nie wiecie, co zrobić, może to czytanie, może wybór tych dwóch grup dzisiaj Wam ułatwi podjęcie decyzji. Ja wiem, że niektóre decyzje bywają bardzo trudne. Kochani, nie zapisałam sobie, kto zaproponował takie też czytanie, bo mam zapisane na karteczce. Jeżeli Agatka, to dla Agatki losuję kartę. Jeżeli inna osoba też, no to skarbie, ta karta jest dla Ciebie. Bardzo dziękuję. Przysyłajcie tematy. Oczywiście, że tak. Spokój. Podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia i ciesz się swym odosobnieniem, rozpieszczając siebie tak potrzebną troskę, właśnie tylko i wyłącznie o siebie. Zrób sobie kąpiel, idź sobie gdzieś, zrelaksuj się. Dziękuję bardzo za kolejny, że tak powiem, temat i dla niektórych drogowskaz. Dla Was będzie do wyboru grupa pierwsza, Mermaid Tarot i miotełka wiedźmy. Dla grupy drugiej, muszelka, The Elemental Wisdom Tarot. A muszelka jest piękna. Przywieziona z nadmorza naszego polskiego. Ze sklepu. Ze sklepu, ale piękna. Dostałam ją w gratisie, kupowałam. Także kochani, wybierzcie sobie, która bardziej Was przyciąga i tu odpowiedź znajdziecie. Chyba, że przyciąga Was kolor talii i na przykład muszla. Może to jest znak, że trzeba odsłuchać dwóch. Ja nie wnikam, wybór zawsze należy do Was. Obojętnie, który wybierzecie, należy do Was, tak? Czytanie jest ogólne, nie jest to prywatne czytanie, także pamiętajcie. Fajniej by było, gdybyście się zrewanżowali łapką, komentarzem, którą z tych grup wybraliście, tak? Będzie mi bardzo miło, ja sobie potem poczytam o Waszych spostrzeżeniach, jak może akurat nie dobiorę te słowa, które potrzebujecie, ale może jakoś całokształt dobiorę, bo wiecie, nie jest to czytanie indywidualne, tylko dla grupy, tak? Może ktoś powinien zmienić pracę, może ktoś powinien zmienić faceta, ktoś babkę, ktoś nie wie, co zrobić ze sobą, ktoś chce otworzyć biznes, a jeszcze ktoś chce kupić kamienie. Dla każdego z Was jest dzisiejsze to czytanie. A przede wszystkim spokój. Także kochana osóbko, bardzo Ci dziękujemy. Odkładam na razie grupę drugą na boczek, że tak brzydko powiem. Niech sobie tutaj leży koło nas, a ja teraz przejdę do grupy pierwszej. Nie będzie wstępu długiego, nie, nie, nie. Teraz zaczniemy od naszych miotełek i zobaczymy, co powinieneś zrobić w tej sytuacji. Usiądźcie wygodnie, możecie też sobie zapalić świeczunię, możecie sobie zapalić kadzidełko. Ja nie będę palić kadzidełka, bo u mnie zaraz jest wieczór, więc wiecie, potem ciężko wywietrzyć, ciężko się śpi w takim jednym pomieszczeniu. Jak będę bogata i będę miała swój gabinet, to ach, będzie. Ja ostatnio palę kadzidełka Paolo Santo, także Wam polecam. Kochani, co powinniście zrobić w tej sytuacji? Która Was spotkała? Będą karty dopowiadające, one leżą po mojej prawej stronie. I zaczynamy.
Nie podglądam, co tam mamy w przełożeniu, bo to nie jest prywatne czytanie, także mnie to nie interesuje. Kochani, najpierw myśli. 9 mieczy. 4 pentakle. Diabełek. Serduszko. No i w serduszku mamy, kochani, księżyc. Ale i gwiazdę. Patrzcie, jak pięknie. A z kielichów. Czyli wierzycie, że się uda. Czy widać? Widać. Umiarkowanie. Koło fortuny. I królowa mieczy. Ja już znam odpowiedź. Eremita w tle czytania ze śmiercią. I słoneczko. Wow. Moje kochane aniołki, zobaczmy karty dopowiadające. Myślę, że dla wielu z Was, ale dla wielu z Was jest taka sytuacja, kiedy znaleźliście się w trudnej sytuacji, znaleźliście się w momencie, kiedy ona jest tutaj, patrzcie, w namiocie i ktoś tutaj próbuje wejść do tego namiotu, a nie umie. I ja podejrzewam, że jest tutaj grupa osób, które zawiodły się na kimś. Nie zarobili, nie dostali uczuć, nie mają pewności, nie śpią po nocach, myślą. Myślą w pracy, myślą w domu, non-stop te myśli napływają i jest tak trudno, tak? Let's go, proszę Państwa. Let's go z angielskiego mówi, weź to, działaj. No i w głowie też chodzi o to, że wszystko kalkulujemy, że wszystko chcemy mieć poukładane, że wszystko ma być tak, jak sobie... Może weźmy kartę następną. Zażyczymy, tak? Czyli działamy powoli, ale to jest na razie tylko w myślach. Elastyczne. Karta sugeruje, żeby rozważyć inne opcje, żeby się nie trzymać kurczowo jednej opcji, tylko pomyśleć nad innymi. I karta diabełek mówi, że można zaszaleć, można zrobić coś niemożliwego. Można coś upiększyć, można coś zrobić wbrew sobie, wbrew przepisom, wbrew nakazom. I to siedzi u Was w głowie. Te karty, one siedzą u Was w głowie. Dołożymy. Ja sobie je muszę obrócić, kochani, bo ja je znam. Miłość. Wiele z Was pyta o miłość. I Wy kochacie, i Wy w głowie myślicie o swojej miłości do danej osoby, do pracy, do firmy. Ale im dłużej będziecie myśleć, to wpadniecie na ten pomysł. I co powinniście zrobić? Karty sugerują, że coś musi umrzeć, naturalnie, że coś musi się skończyć, żebyście byli szczęśliwi. Bo w sercu, moi drodzy, macie wahania, czy to będzie dobre, a czy jak to do mnie przyjdzie, to czy to będzie do mnie pasować, czy na pewno to będzie takie, czy ja mam wszystkie informacje, czy ja na pewno wszystko wiem o tym człowieku, czy czasem coś przede mną nie ukrywa, bo się nie odzywa, ale karta gwiazdy mówi, że w środku czujecie, że się powiedzie.
Mamy jeszcze karty, to będziemy dokładać. Jak tak czujecie, to mnie się też zrobiło teraz tak ciepło na serduszku. I mamy kartę marnowania czasu. I wy sobie zadajecie pytanie, czy czasem nie marnujecie czasu na coś bądź na kogoś, bo czegoś nie jesteście pewni. Natomiast tą trzecią kartę mamy As Kielichów. I to mówi, że bardziej was przekonuje, że jeżeli to zrobicie, to co planujecie? Odezwać się, zadzwonić, napisać, pójść do tej firmy. Przede wszystkim coś czuję, że tu chodzi o miłość. Zagrać, tak, zagrać, że o sorry, nie miałam do ciebie napisać. O sorry, tak, tutaj w tym sklepie robię zakupy, a mieszkam 10 kilometrów. Tak właśnie czuję, że zrobicie mały podstęp, że serduszko wam dyktuje, żeby zrobić mały podstęp. Kochani, część z was jest w separacji, tak? Część z was chce porozmawiać. I dlatego coś czuję, że chcecie robić te podchody, bo nie wiecie, co u tej waszej osoby. Kiedy to zrobić? Jak to zrobić? Mamy kartę czasu na stole, więc dopytamy. Ja czuję, że większość z was wie, co powinna zrobić. Tylko chcecie potwierdzenia, żeby działać. A pierwsza karta mówi, działaj. Co zrobicie? Powolutku będziecie działać. Z rozmysłem, z głową, zrobicie plan. Przede wszystkim będziecie w tym nieugięci, poważni i nikogo nie będziecie słuchać. No to weźmy tę kartę czasu. Kiedy? Powinnaś działać, więc kiedy? 3 dni, 3 tygodnie. 6 dni, 6 tygodni. I trzecia wersja. Masz czas. 9 tygodni, 9 miesięcy. No, trochę długo, ja wiem. Ale może, kochani, warto. Bo karty sugerują, że jeżeli to zrobicie, to będziecie szczęśliwi. Bo przynajmniej będziecie wiedzieć, na czym stoicie i o co tutaj chodzi. Tak? Te karty mi są niepotrzebne. Nie wiem, czemu tu leżą. Zrobić to z sercem. Ja powiem tak. Plan doskonały. Bo eremita mówi o tym, że ten plan będzie tak wypieszczony, tak opracowany, opanowany, że wpadniecie na genialny pomysł, który wdrożycie w życie. Czyli może pierwszy plan wyrzucicie do kosza, ale drugi będzie idealny i się powiedzie. A tu mamy jeszcze kochanków, kochani. Jeszcze wam coś powiem, że te karty też dzisiaj mi nie będą potrzebne. Jeszcze wam coś powiem, że ten układ wskazuje mi na to, że są tutaj osoby, które boją się. Mają czarne myśli. A jak weźmiecie sobie to tak powolutku, tak delikatnie, tak z ukrycia, to możecie dostać wielką niespodziankę od losu. Dzięki wam. Dom. Gdzie się czujemy pewnie? W domu. Co budujemy stabilnie? Dom. Proszę państwa, ja bym powiedziała tak, że dom zawsze się wszystkim kojarzy z ostoją, z mamą, z tatą, z tym, że jest ciepły obiadek. I co powinnaś zrobić w danej sytuacji? Jak u ciebie w domu wyglądało? Czy chcesz tak? Czy chcesz zrobić po swojemu? Czy stworzyć swój dom? Swoje myślenie. Kochani, ja nie będę tutaj czytać, co autor miał na myśli, bo tu widać,
Dom jest stabilny, ma fundamenty. Wy też zróbcie fundament pod to, żeby zacząć działać. Tak? Także grupa pierwsza, bardzo serdecznie Wam gratuluję. Piękne czytanie. Cudowne. Myślę, że wiele z Was będzie zadowolonych, także proszę działać, bo myślę, że trzeba dzwonić, trzeba porozmawiać szczerze, nawet, kochani, użyć takich argumentów twardych, ale podejrzewam, że powiedzieć, że Cię kocham, powiedzieć, że nie chcę tak żyć, powiedzieć, że to, co jest teraz, to jest nudne i chcę być szczęśliwa, więc zrób wszystko, grupo pierwsza, żebyś ty był szczęśliwy. Czyli zakręć tym kołem fortuny. A jak koło fortuny, kochani, wychodzi w opcji, co masz zrobić, to masz iść do przodu. I o tym mówi nasza pierwsza karta. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Gratuluję jeszcze raz. Nie marnujcie czasu na głupoty. Idźcie po tą miłość, idźcie po tego człowieka. Idźcie po swoje. Nawet jak to ma być nowa miłość, to wy ją będziecie mieć, bo nie będziecie popełniać tamtych błędów, tak? Serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, by napisać mi w komentarzu, jak czujecie. Ja sobie potem poczytam. Napiszcie, którą grupę wybraliście i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa. Zapraszam grupę drugą, która wybrała właśnie tą muszelkę. Italię Elemental Wisdom Tarot. Co powinnaś, powinieneś zrobić w tej sytuacji? Zapytajmy karty. Każdy z nas ma różne sytuacje, tak? Odezwać się do byłego, do byłej. Znaleźć nową pracę. Sprzedać dom. Pojechać do Polski, za granicę. Każdy z nas ma inne pytanie. Zadajcie je. Teraz możecie sobie też zapalić świeczunię. Zaczynamy, kochani. Co w głowie, co w serduszku i karty rady. No i jest to rozmyślanie w głowie, jest to, kochani, czwórka kielichów, sześć mieczy, jest ta chęć, osiem mieczy, ale macie chyba związane ręce, może nie znacie adresu telefonu, co? Co w sercu? Kalkulowanie. Królowa mieczy. No i mamy króla buław. Coś czuję z tą siłą, że tutaj, kochani, chodzi o osobę bardziej niż o jakąś rzecz. Ale zobaczmy dalej. 10 kielichów. Co powinieneś zrobić? 8 buław, napisać, zadzwonić, spróbować. I karta gwiazdy. Wierzyć całym sobą, że się uda. Królowa buław w tle czytania. 8 kielichów, 9 kielichów. Czuć się pewnie, tak? Zostawię te karty sobie tutaj. Myślę, że dla wielu z Was to Wy wiecie, co macie zrobić, tylko potrzebujecie wskazówki. A wskazówka już może przyjść, tylko że Wy niejako czujecie się zamknięci, niejako czujecie się zobowiązani, niejako czujecie się, ja bym powiedziała, w takim potrzasku, tak? Bo z jednej strony macie fajną pracę, szkoda by było jej zostawiać. Macie fajnego faceta, fajną dziewczynę, ale nie znamy tej drugiej osoby. I tu jest taka, wiecie, no właśnie. No właśnie.
Może jeszcze nie czas? Zastanówcie się, kiedy będzie dobry czas, bo karty tak radzą, żeby wszystko dokładnie przemyśleć. Może i przeanalizować. No przecież myślę, że Królowa Mieczy używa bardziej rozumu niż serduszka. Czyli mogłoby się pokrywać, że trzeba się więcej zastanowić, więcej czasu dać. Mamy kartę czasu, mamy kartę czasu. I myślę, że dla Was to będzie też niejako wskazówka, żeby Wam dać odpowiedź, kiedy. Dla jednych to będzie za 12 tygodni, 12 miesięcy, czyli około roku. Dla niektórych to będzie czas 3 dni, 3 tygodnie, bo nie chcecie już czekać. A dla niektórych z Was 9 dni, 9 tygodni. I Wy sobie bardzo proszę, wybierzcie, który ten termin jest bardziej bliżej waszemu serduszku. Może najpierw weźmiemy karty dopowiadające wyroczni. Dla niektórych jest to kwestia, kochani, przeprowadzki. Dla niektórych jest to kwestia zostawienia życia za sobą, pójście w nowe, w coś, co nie znacie. Bardzo często ta karta sugeruje przeprowadzkę, wyjazd z kraju, zmianę, która niesie za sobą na tą chwilę niewiadomą, czyli jeden wielki znak zapytania, dlatego u Was w głowie jest tysiące myśli. Dlatego Wy tego słuchacie, bo nie wiecie, co zrobić, a w głowie macie mętlik. Macie taką sytuację, kiedy pytacie różne osoby, co by zrobili, gdyby. No właśnie. I słuchajcie, karta zgodnie z zasadami. Zasady firmy. Zasady wasze. Zasady, mówimy o lojalności, tak? Bo tutaj mam wrażenie przy tych kartach, że tu chodzi o osobę. Żeby ktoś o was nie powiedział złego słowa, żeby nie wystawił złej opinii, bo wy czasami jesteście w gorącej wodzie kąpane czy kąpani i podejmujecie czasem decyzję, nie, to ja jednak nie, bo to mi się nie przyda, to ja poczekam. A potem się okaże, że ta radość może być, jeśli chwilę poczekacie. Zrobicie plan. Co zrobić? Plan. Przede wszystkim plan, żeby się wszystko zgadzało, żeby nikogo nie urazić, żeby dzieci, rodzina w pracy, żeby ktoś był na wasze zastępstwo, tak? Czyli nie robimy to po łebkach, może to najpierw, a robimy to zgodnie z zasadami firmy, z zasadami waszymi, drugiej waszej osoby. Muszę sobie obrócić, kochani, bo ja je znam i nie chcę wam wylosować takiej, wiecie, karty. Po kolorach. Oczekiwania. No, i ja tak sądzę, kochani, że te wasze oczekiwania są wygórowane. A może oczekiwania czyjeś dla was wydają się niemożliwe. A kto osiąga szczyty gór, proszę Państwa? Kto osiąga? Ten, kto ma charyzmę, kto ma siłę. A wy w serduszku macie tą siłę. Dacie radę, tylko się boicie. Nie wiem, czemu się boicie, bo przecież i król, i królowa wiedzą, czego chcą, ale zawsze mają pomocników, tak? Myślę, że wasze myśli, myślę, że też wasze doświadczenia z poprzednich związków, sytuacji życia, to doświadczenie jakoś takie piętno nadało, że nie jesteście pewni, czy dobrze zrobicie, tak?
Dalej karty dopowiadające. Niech nam powiedzą, co powinniście zrobić w tej sytuacji. Odezwać się, nie odezwać się, no bo serce chce całym sobą. Ale myśli mówią, nie, jeszcze nie. Karta też mówi, jeszcze nie teraz, więc może poczekaj, tak? Troszeczkę się martwicie, jak to wszystko wyjdzie i to jest wszystko w waszej głowie. Martwicie się, że stracicie czas dla kogoś, na coś. Martwicie się bardzo. Niektórzy myślą o małżeństwie. Czy się oświadczyć, czy to małżeństwo przetrwa. Czy ten układ, może i w miejscu pracy, kochani, też tak może być. Czy się ta spółka nie rozpadnie. Może trzeba porozmawiać o oczekiwaniach jednej strony i drugiej strony, tak, żeby nie marnować czasu. Pamiętacie, co ta pierwsza karta mówiła? Nie ten czas, trzeba zrobić plan, może i biznesplan, ale macie potem być pewni. Pewni jak nigdy dotąd, że coś zostawiacie na rzecz czegoś, tak? Dziesięć kielichów mówi, że zagwarantuje wam to sukces, jak zrobicie to z głową. Zrobicie dla rodziny, dla dobra ogółu, dla dzieci, dla firmy. Współuzależnienie. No właśnie, bo nie działacie, kochani, tutaj sami. To nie zależy od was. Musicie też pomyśleć o innych osobach. Pisać, dzwonić, ale wtedy, gdy będziecie wiedzieć, jakie argumenty podać, nie wtedy, jak będziecie załamani, o, bo ja tęsknię, płaczę, a, bo jak ja zostawię, czy dostanę nową pracę. Macie uwierzyć, bo wam się uda, tylko nie w tej chwili, kochani. Nie teraz, ale jeżeli wszystko sobie poukładacie, to karta gwiazdy jest przecież szczęśliwą kartą, najszczęśliwszą według mnie w tarocie i ona wam powie, że tak. Dzwonić, prosić. Jeżeli chcesz zerwać, to zrób tak, żebyś miała nową pracę, jeżeli zerwiesz kontakt, że masz tego stałego drugiego partnera, partnerkę, że wszystko będzie na piśmie, że wszystko będzie ustalone. Pieczęć, proszę państwa, zapieczętowanie. Co oznacza pieczęć? No wiecie, tak jak w urzędzie, podpisane. Może brakuje podpisu, może brakuje dogadania. Bardzo piękna karta i w sumie chyba podsumowująca to dzisiejsze czytanie. Dla wielu z was ktoś powie, ale nie mogę, bo to była przysięga, obietnica przed Bogiem na piśmie. Ale można zrobić inne rzeczy. Nie do wszystkiego mamy dostęp, wiadomo. Do pewnych informacji nie mamy. Więc w związku z tym może ta pieczęć może mieć jednak moc dzielenia ludzi na lepszych, gorszych, wtajemniczonych, niewtajemniczonych. Może otworzycie, nie wiem, testament. To jest symbol prawa do prywatności, do tajemnic. Nikt tego nie musi wiedzieć. To, co w środku, to jest decyzja podjęta. Nie teraz. Trzeba to zrobić z głową, z myślami i podjąć decyzję. Albo podejmujemy ją, kochani, że decydujemy się na coś i nie marnujemy wzajemnego czasu. Bo co to daje? Tylko daje to, że rozmyślamy wciąż i wracamy do punktu wyjścia, tak? Czyli ja bym zrobiła biznesplan, konkretny plan, porozmawiałabym, zadzwoniłabym, spotkałabym się.
A jeżeli chcesz walczyć o kogoś, to zawalcz o swoją rodzinę. Zawalcz o siebie, o to, co tobie da szczęście, co twojej rodzinie da szczęście, twojemu dziecku, partnerowi, partnerce w pracy. I macie, kochani, piękne karty wynikowe. Nie teraz, ale potem się uda. Może za 12 tygodni, za 12 miesięcy, może za około 3 dni, 3 tygodnie, 9 dni lub 9 tygodni. Może trzeba troszeczkę zejść z tych naszych oczekiwań, co? Dogadać się jakoś, porozmawiać, bo niektórzy z was są uzależnieni od miejsca pracy, od osoby, od sytuacji. A trzeba może tak puścić skrzydła, rozprostować. To, że nie teraz, to znaczy, że nigdy, bo ta karta oznacza nie teraz, ale pieczęć mówi, że tak będzie. Że zapieczętujecie to i tak będzie, tak jak sobie postanowicie, ale musicie być pewni. Bo królowa buław, ona jest pewna siebie, bardzo pewna siebie. Rozpycha się łokciami, nogami, nikt jej nie przygada, wygląda bosko. Zamyka za sobą drzwi, się nie obraca, a potem sobie siedzi z nogami do góry i świętuje. I jest szczęśliwie zakochana w sobie, w pracy, w miłości. I mówi, mam to, co chciałam. Widzicie? Grupa druga. Macie fajne czytanie. Nawet bym powiedziała, że takie logiczne. Nawet bym powiedziała, że takie poukładane. Ale wiele z was się miota. Miota się w miejscu. Bo ktoś z zewnątrz coś czuje, wam narzuca swoje zdanie. I po prostu troszeczkę zgubiliście. Troszeczkę nie wiecie. Jak z tego wybrnąć? Może skłamaliście, może zadecydowaliście za kogoś i trzeba było zostawić, odejść, zmienić tok myślenia, ale jednak was to dręczy, męczy, ciągle jest, śni się nawet, bym powiedziała, ale proszę. Jesteście twardzi. Nieugięci i nie dacie się, bo przecież macie możliwości, pieniądze, znajomości, a przede wszystkim siłę i werwę. Tylko, że mierzcie siłę na zamiary, karta mówi, tak? Żeby nie przedobrzyć. Zróbcie to z głową i dopniecie swojego celu. No i tak was zostawiam. Piękne czytanie, bardzo krótkie, ale rewelacyjne. Pamiętajcie, zgodnie z zasadami, zgodnie z przepisami, zgodnie z tym, co wasze serduszko wam, kochani, mówi, bo jak będziecie słuchać podszeptów niestety innych osób, to zobaczycie, że znajdziecie się gdzieś tam indziej, w przepaści. Będziecie, zmienicie zdanie raz, dwa, trzy, tak? A myślę, że dogadacie się, znajdziecie kompromis, jak będziecie grać zgodnie z zasadami, wasza więź może wspólna się pogłębi, może coś zrozumiecie, może będzie zwrot z inwestycji, może nie musicie wymyślać czegoś na nowo, aby odnieść sukces, tylko trzeba podążać właśnie śladami innych osób, które już osiągnęły sukces i po prostu robić tak jak one. A możecie się wiele nauczyć, obserwując innych, działając, tak? Wasze projekty też mogą zaowocować, wejść na wyższy poziom. Także ja powiem tak, trzymajcie się tego, co wiecie, że działa, a przyciągniecie do siebie dostatek.
Dla Was czas na zmianę. Zmianę świadomości. Może nawet mała potrzeba buntu, bo tak coś czuję, kochani, że królowa buław się buntuje. Także rzućcie wyzwanie innym, sobie. Skoncentrujcie się po prostu na tym, na czym Wam zależy. Tak? Piękne czytanie. Super. A ta pieczęć to już w ogóle, kochani. Podpieczętujecie to. Na pewno wybór będzie Wasz. I na pewno dla Was będzie dobry i będziecie zadowoleni. Będziecie szczęśliwi. Bo karta gwiazdy mówi, że jestem szczęśliwa. Jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam, z tego, co mam, z tego, co mam. A może z tego będzie ślub, a może z tego będzie partnerstwo, a może z tego będzie współpraca. Przecież jeden bez drugiego nie może istnieć. Przemyślcie sobie to czytanie. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę za ten filmik. Napiszcie w komentarzu, bardzo będę chciała sobie potem poczytać, jak rozumiecie to czytanie, jakie są Wasze sugestie. I pamiętajcie, że czas tyka. I jak nie zrobisz dzisiaj, to zrobisz jutro. Nie zrobisz jutro, zrobisz za 12 tygodni, 3 dni, 9 dni, albo i kiedy chcesz. Tu masz propozycję. Dziękuję Wam bardzo, skarby. Wszystkiego dobrego. Buziaczki, pa, pa.